trąbę wie, w jaką pozycję ustawić zapory. Wiem, bo tutaj jest, litera F po niemiecku znaczy free, czyli wcześny. S, co oznacza spät, późny. No to ja już wiem, że na dole jest szpyt późny, do góry jak jadę to jest wcześny zapłon. A więc do uruchamiania silnika ustawiam późny zapłon. Współczesne samochody miały ośrodkową regulację zapłonu. Teraz nowa generacja samochodów ma elektroniczną regulację zapłonu. Elektronika wkracza w samochody niesamowicie. Druga czynność, muszę paliwo otworzyć. Otworzyłem paliwo. Teraz zaciągam sanie. Ale to jeszcze nie wszystko. Następna czynność, trzeba maskę otworzyć i gaźnik przetipować. Ja to mówię po swojemu, potipować, to znaczy się przelać gaźnik trzeba, bo inaczej silnik nie zasie mieszanki paliwowej. Tak zwane tipowanie. Proszę, przyciskam i jak się przeleje gaźnik, to jest dobrze. Proszę, przelał się? Przelał się gaźnik. Mogę zapalić albo na rozrusznik, albo na korbę. Żeby zapalić na korbę, to czasem trzeba parę razy odkręcić, aż ta mieszanka zostanie wprowadzona do cylindru. Ale spróbujemy zapalić na korbę. Jest to duży wysiłek? Słucham? Jest to duży wysiłek? Nie ujmie ręki? To jest tak maleńki. Jaką to ma pojemność? 750. 4 cylindry. 4 cylindry. O, brawo! Ja tego doświadczałem, jak byłem bardzo mocny. Proszę, tutaj jak dodam. A! Ręczny gaz. Tak, ja to mówię, tempomat to jest. Tu mogę sobie zapłon regulować. Jak tam mu wcześniejszy zapłon, silnik dostaje wyższe obroty. O! A więc większą moc ma. Z przyrządów ma najważniejsze rzeczy. Szybkościomierz, licznik kilometrów, ciśnienie oleju, bardzo ważna rzecz. No i stacyjkę i przełącznik świateł na drogowe, na mijania i na pozycyjne. I to wszystko. I więcej nic w samochodzie nie potrzeba. A dzisiaj pan siądzie do auta, aż oczu pląsu można dostać, tyle różnych lampek i zaczyna migać. A z daleka nim pan przyjechał? Ja jestem z Wrocławia. Z Wrocławia. Także z domu się przytulałem 6 km, bo na Krzykach mieszkam na południu. Aha, także to jest niedaleko. Dlatego trzymał w domu? Nie, do domu nie wjadę. Nie wiem, tylko w garażu trzymam. No w porządku. Ale domu nie mamy, mieszkam w betona, a garaż spółdzielczy mam pod ziemią. Na ale to jest pańska własność? No, tak by wynikało. Moje dane techniczne i moje dane personalne i adres i telefon. Gratuluję. Jestem pełen podziwu. Żeby ludzie przeczytali, zobaczyli, jak kogoś interesuje. Samochód pierwszy raz był na rajdzie w 1987 roku w Poznaniu. Tutaj są plakietki z różnych rajdów. Kiedyś dawano plakietki mosiężne, aluminiowe, a dzisiaj na rajdach to takie... Ciekawostką to jest... Ale to jest
siedzenia do wysiadania, żeby się było za co chwycić. Aha. Współczesny samochód ma tutaj taką plastikową rączkę, żeby się dźwignąć. A to kiedyś oryginalnie zrobione, jak fabryka robiła. Rozumiem. Jestem pełen podziwu dla pana, gratuluję. Ale jak bateria jest dobra, to całkowicie się odbija. Ale świeci żarówka, w nocy widać. Czyli to kierunkowskazy są. To są kierunkowskazy. Tak, jest. Tak, jest. Aha. Oryginalne kierunkowskazy działają, ale ja muszę używać to, co przepisy wymagają współczesne, dlatego są założone. Takie są wymogi dzisiaj. No ale nikt na to uwagi nie zwraca, bo to jest samochód zabytkowy, dla bezpieczeństwa muszą być te kierunkowskazy współczesne. Tak, no tak, no może zrozumiał o tym. Pan tam zajrzy do środka, gdzie pan zobaczy haczyk na ubranie i na kapelu. Oryginalny, taki jak fabryka. To są bajerki, które wie pan, nie każdy to ma, widział, ale to, co fabryka robiła, to musi być. To był samochód budowany na licencji i wie pan, jeśli tak wracając do historii, jeśli to pana interesuje, to mogę powiedzieć, że konstrukcja była taka, że Austin 7 w Anglii zaczął produkować samochody małe o tej pojemności. Firma Dixie z Niemiec, która produkowała samochody Dixie, wykupiła licencję Austina 7 angielskiego samochodu, ale robiła nadwozia swojej produkcji. Ale podwozie było Austina 7. Z kolei firma BMW, która produkowała do tej pory silniki do samolotów myśliwskich w czasie I wojny światowej, stąd to logo, i motocykle wykupiła firmę Dixie w Eisenach właśnie z tym samochodem DA1. Ale jak firma BMW wykupiła ten samochód Dixie, zdała swój znaczek logo BMW i ten samochód się nazywa BMW Dixie. I był produkowany w Eisenach. Tam jest tabliczka znamionowa, która mówi, że to jest filia w Eisenach firmy BMW. Pytanie, czy panowie wiecie, co to znaczy słowo Dixie? Bo tak się mówi BMW, Dixie, Dixie, samochód Dixie. Ale bo trzeba wiedzieć, skąd to jest. Słucham? Ksiądz by wiedział, co to jest, bo to jest łacina. W Niemczech ubikacje, u nas są ubikacje, które pisze TOI, tak? Te plastikowe. W Niemczech na tych plastikowych ubikacjach jest napisane wszędzie Dixie, Dixie, Dixie. Co to jest? Tłumacząc żywcem na polskie z łaciny, to jest to. To jest to. Jest to. Jak pan potrzebuje znaleźć ubikację i pan szuka i pan znajdzie, to o, to jest to. Mam jeszcze prośbę do pana. Moglibyśmy rzucić okiem tylko na silnicę. Proszę bardzo, mogę sobie tu stronę pokazać. Tutaj jest aparat zapłonowy, prądnica jest napędzana kołami zębatymi, czego nie ma w innych samochodach. Tutaj regulacja zapłonu. Jak ja reguluję zapłon, proszę patrzeć na aparat zapłonowy. O, wcześniej zapłon, a już nie było, żeby to było obroty. A teraz mam drugi zapłon, obroty spadają. Jak nie chce mi się biegu zmieniać, to już wyjadę na trzecim biegu. Na tym wielkim biegu daje się zbyt. I zaleta jest na pierwszy. Czego nie ma w automatycznych zakładach. Silnik nie ma pompy wodnej, a więc odpowiada, odpada awaria pompy wodnej, bo jej potrzebujemy.
Obieg jest samoczynny, termos i wonowy, jak się to mówi. Że wentylator się kręci niezgodnie z obrotami silnika, tylko w przeciwną stronę. Ciekawa rzecz. Dlaczego? Dlatego, że napęd ma od koła pasowego z wałka rozrządu, a wałek rozrządu jest napędzany kołami zębatymi, a nie łańcuszkiem, a więc się kręci w przeciwną stronę, jak silnik na wale. I tego nie ma w innych samochodach, żeby wentylator się kręcił akurat w drugą stronę, a by się kręcił właśnie w przeciwną. Wie pan, to są drobne szczególiki. Tak, ale potrzebne. Ale dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. Świece, patrzę, to są świece 18 z Tyreny pasują. Jedynie wartość ciepła nie bardzo odpowiada, bo ja już znam najniższą wartość według KLG, to jest 65. Powinny być według skali Bosza 145, no ale takich nie ma. Może na zachodzie sprzedają, no ale na tych syrenowskich jeszcze jest. Patrzę pod wentylatora, panu później ściąga pan spodnik, spodnie lecą, ale pan jedzie dalej. Tak, spodnie spadają, a ja jadę dalej. No. Ale to jest ważne, nie? O, istotnie, auto musi jechać, bez względu. Jak to pojemność? Słucham, pojemność jest pojemność? 750. Cztery garki. Ciekawostką jest jeszcze co? Pokażę. Proszę zwrócić uwagę. Natrętki od oleju, od wody i od benzyny są wszystkie te same gwinty. Nie są różne. Te same. Trzy natrętki ma. Cewka zapłonowa firmy Bosch z tak zwanym opornikiem. Niemcy to nazywają top gwinty. Czyli cewka zapłonowa garnuszkowa. Top garnuszek, nie? Top Zinkszkule. Do dzisiaj działa, pomimo że ma 82 lata. Ale na wszelki wypadek zapiąłem motocyklową cewkę, tu z boku jest. W razie awarii kable przepinam i jadę dalej. Ale to tak na wszelki wypadek. Nie, ale Bosch to jest Bosch. 82 lata działa jeszcze. Każdy pomysł się liczy też. Chciałem powiedzieć, że jest rzadkością, żeby cewki gdzieś tam... Nie spotkałem się, żeby ktoś miał oryginalną cewkę boszowską w tym samochodzie. A to jest typowa cewka, inna tu nie pasuje. Oryginalna. Wszystko od podstaw sam robił? Wszystko robiłem od podstaw sam. Jedynie silnik był remontowany na Politechnice w Gliwicach. Fachowcy robili, kurki były robione w GWCS-ie, czyli Gliwicka Wytwórnia Części Samochodowych. Sezonowane, bo ta firma produkowała tłoki do wszystkich motocykli i samochodów w Polsce. Także technologia jest poprawna i do dzisiaj to wszystko działa i chodzi. Kompresję ma dobrą. No, to służę. Czuję się, jak się korbą kręci, że co garnek to kompresja. To ja muszę pokonywać to, że sobie kręciło. Na oleju mineralnym mniejszym, na zwykłym oleju. Na mineralnym mniejszym? No, mineralne. Stare silniki lubią olej mineralny. Zobaczymy z drugiej strony. To jest tak zwany gaźnik górnosący. Dlaczego się nazywa górnosący? Bo się od góry. Wszystkie współczesne gaźniki są dolnosące. To jest oryginalny gaźnik Solex na licencji angielskiej, ten gaźnik wymyślił, a więc wszystkie gaźniki Solexa to jest patent angielski, tak pisze, patent British patent na tym gaźniku. Ciekawostka, trochę szczegóły, ale już powiem o nim. Do zaworu, który reguluje dopływ paliwa, pasuje nowy zawór gaźnika od siebie. Gwinty calowe, angielskie, to i na tym podstawie będzie nas produkowany silnik do syreny. Odrębnięte od Solexa. A to jest oryginalny gaźnik Solexa. Ciekawostką jest to, że nie ma filtra powietrza. A więc jak droga zanieczyszczona, to niestety ten pył wchłania, ale dzięki temu się filtr otwiera.